Cześć, ja nazywam się Artur i witam Was w naszym nowym formacie Kobi News na oficjalnym kanale Kobi w serwisie YouTube. Teraz poniedziałkowe transmisje na żywo zamieniamy na nagrany wcześniej przygotowany i zmontowany materiał z dodanymi napisami w innych językach. Pozwoli to widzom, którzy nie znają języka angielskiego i polskiego, do zapoznania się z treścią najciekawszych informacji dla społeczności fanów klocków konstrukcyjnych Kobi. W dzisiejszym wydaniu Kobi News opowiemy Wam o wszystkich premierach, jakie czekają Was w kwietniu 2023 roku. Warto dodać, że daty premier są orientacyjne i mogą ulegać niewielkim zmianom. Kobi. Buduj historię. Klocek po klocku. Lokomotywy wojenne, oprócz specjalnego szarego schematu malowania, były dostosowane do trudnych, a niekiedy nawet ekstremalnych warunków eksploatacji. Ich przeznaczeniem był transport dużej ilości towarów przeznaczonych dla logistyki wojskowej. Tego typu parowozy znajdowały się również jako części pociągu pancernego. Zestaw został opracowany w modelarskiej skali 1:35 i pasuje rozmiarami do reszty kolekcji historycznej. Na potrzeby nowej kolekcji opracowano specjalistyczne elementy, takie jak tory kolejowe wykonane w technice dwukolorowego wtrysku, kilka rodzajów kół ze specjalnym rantem do jazdy po szynach, system kół zębatych dla sprawnego poruszania się lokomotyw. Tory kolejowe łączą się z innymi klockowymi markami. Starannie opracowane modele zawierają ogromną ilość detali. Lokomotywa wraz z węglarką w zestawie zawiera fragment torów kolejowych oraz figurkę maszynisty. Idealnie pasuje do dioram i kolekcji związanych z niemieckim frontem wschodnim z okresu II wojny światowej. Zestaw z numerem katalogowym 6282, czyli najsłynniejsza lokomotywa pierwszej połowy XX wieku na terenie Europy. Niemiecka BR-52 z tendrem, czyli węglarką, fragmentem torów kolejowych i figurką niemieckiego maszynisty. Zestaw został opracowany w modelarskiej skali 1:35. Pasuje rozmiarami do reszty kolekcji historycznej. Ten zestaw różni się od wydanej wcześniej wersji Executive Edition tym, że model posiada klocki z niemieckimi oznaczeniami, a nie ma dołączonych klocków w wersji polskiej kolei państwowych. W zestawie nie ma także podstawki ekspozycyjnej. Dzięki mniejszej liczbie klocków zestaw jest po prostu tańszy. Bitwa o Arras to pierwszy w historii Kobi zestaw zawierający aż dwa czołgi oraz elementy dioramy. Podwójna współpraca z renomowanymi muzeami The Tank Museum w Bowington w Wielkiej Brytanii oraz Deutsches Panzermuseum Münster w Niemczech to brytyjska Matylda II, i która staje naprzeciwko niemieckiego Panzerkampfwagen 38T. Oba modele to odwzorowane w skali 1:35 słynne na całym świecie muzealne eksponaty czołgów. W zestawie znajdziecie również elementy dioramy, fragment zabudowań wraz z bardzo interesującymi detalami, takimi jak drogowskazy prowadzące do Dunkierki i Arras. Zestaw z numerem katalogowym 2290 to idealny zestaw startowy na dobry początek przygody z polskimi klockami konstrukcyjnymi Kobi. Niemiecka kuchnia polowa, pasująca zarówno do okresu I wojny, jak i II wojny światowej. Zaprojektowana jest w skali 1:35, idealnie komponuje się z kolekcją historyczną Kobi. W zestawie klockowy konik, parowóz i kuchnia polowa, która wraz z akcesoriami tworzą spójną całość. Zestaw uzupełnia atrakcyjna figurka kucharza wojskowego. Zestaw 2292 to niemiecka haubica polowa, kalibru 105 mm. To standardowe wyposażenie jednostek niemieckich artylerii polowej podczas II wojny światowej. Jest to świetny, historyczny zestaw startowy, który rozbudzi pasję budowania i zachęci do odkrywania kolejnych zestawów z wielkiej kolekcji historycznej, zawierającej niesamowite modele z różnych okresów. Haubica została zaprojektowana w skali 1:35, pasującej do figurek. W komplecie figurka artylerzysty w starannie odwzorowanym mundurze. Zestaw z numerem katalogowym 5740, czyli japoński samolot myśliwski z okresu II wojny światowej. Klockowy model samolotu Kawasaki został opracowany w skali 1:32, pasującej do reszty kolekcji historycznej. Samolot zawiera wysokiej jakości przedstawiające historyczne malowanie, ruchome śmigło, obracające się koła oraz dostęp do kabiny, w której można umieścić bardzo charakterystyczną figurkę japońskiego pilota. W zestawie podstawka ekspozycyjna i tabliczka z nazwą. Zestaw 5741 to niemiecki jednomiejscowy myśliwiec produkowany od 1942 roku. Klockowy model został opracowany w skali 1:35, pasującej do reszty kolekcji historycznej.
Samolot zawiera wysokiej jakości nadruki przedstawiające historyczne malowanie, ciekawy kamuflaż, ruchome śmigło, obracające się koła oraz dostęp do kabiny, w której można umieścić figurkę pilota. W zestawie podstawka ekspozycyjna i tabliczka z nazwą. Zestaw z numerem katalogowym 24349 to samochód Opel Manta A w wersji GTE z roku 1974. To legenda niemieckiej motoryzacji, topowa odmiana Manty, wprowadzona w 1974 roku. Nosiła oznaczenie GTE. Samochód posiadał silnik 1,9 litra, czyli 1897 cm3 i rozwijał prędkość maksymalną 188 km na godzinę. Manta osiągnęła wielki rynkowy sukces. Klockowy model mierzy się z legendą w dużej skali 1:12. To samochód dla pasjonatów motoryzacji i entuzjastów klocków. Otwierane drzwi, klockowy silnik pod maską, skrętne koła i obracająca się kierownica wysokiej jakości nadruki i doskonale odwzorowane kształty oryginału to cechy charakterystyczne tego modelu. Na szczególną uwagę zasługuje piękna sportowa kolorystyka. Z numerem katalogowym 5839 do sprzedaży wkrótce trafi model samolotu Lockheed C-130E Hercules. Wyjątkowo trafna nazwa Hercules doskonale określa jednym słowem wszystkie cechy tej wspaniałej maszyny. Potężny wojskowy, czterosilnikowy samolot transportowy jest zdolny przewozić ciężkie ładunki i znajduje się na wyposażeniu wielu krajów świata, w tym Polski. Hercules jest produkowany i wciąż rozwijany od 1954 roku. Potężny klockowy model składa się z około 600 elementów, ma 49,5 cm długości i 70 cm rozpiętości skrzydeł. Na klockach znajdują się liczne wysokiej jakości nadruki. Możliwy jest dostęp do wnętrza, w kabinie można umieścić figurkę amerykańskiego pilota. Pod numerem katalogowym 5844 znajdziecie samolot szkolno-treningowy, używany też jako lekki myśliwiec. Pozostaje on w służbie RAF-u od 1976 roku. Wyprodukowano około 900 egzemplarzy, które służyły w siłach powietrznych 18 krajów. Niezwykle barwny model przedstawia maszynę z zespołu akrobacyjnego Królewskich Sił Powietrznych Red Arrows. Klockowy model został opracowany w pasującej do reszty kolekcji Armed Forces w skali 1:48 przy użyciu 386 elementów. Klocki pokryte są trwałymi nadrukami, kabina jest otwierana. W komplecie znajdziecie podstawkę ekspozycyjną z nazwą samolotu i emblematem zespołu akrobatycznego. W naszym sklepie internetowym ruszyła przedsprzedaż limitowanej edycji czołgu Jagd Panther w skali 1:28. Zapraszamy do zamówień. W nowo otwartym firmowym sklepie Kobi Hobby Center w Warszawie, oprócz masy wyjątkowych promocji, od kwietnia rusza pierwsza oficjalna liga dla pasjonatów historycznej gry bitewnej od Kobi. Jeśli chcecie poznać zasady tej gry, szczegółowe informacje i poradniki, wkrótce znajdziecie na naszym kanale YouTube oraz na naszych mediach społecznościowych. To wszystkie informacje na dziś. Zapraszamy Was do uważnego śledzenia naszych mediów społecznościowych, a w szczególności strony w serwisie Facebook, Instagram i kanału TikTok. Nie zapomnij o subskrypcji naszego kanału na YouTube i kliknięcie w ikonkę kciuka. Zapraszam do odwiedzenia naszej oficjalnej grupy dyskusyjnej Kobi Fans w serwisie Facebook. To idealne miejsce, gdzie możesz znaleźć masę ciekawostek oraz możesz porozmawiać z innymi fanami Kobi i skontaktować się z pracownikami naszej firmy. Mam nadzieję, że nowy sposób prezentowania Kobi News Wam się podoba. Napiszcie Wasze komentarze i opinie pod tym filmem. Do zobaczenia w najbliższy poniedziałek o godzinie 20:00. I pamiętaj, buduj historię, klocek po klocku.